Banknot 20 zł, piękna seria SB5522440. Znaczy się, pięknie to wygląda, słuchajcie, ciężko nabywcę na coś takiego, ale ja to wyceniam na 30-40 zł. Przez wielu uważany za nic nie warte, ale moim zdaniem jest ładna numer, ładna seria. Pamiętajcie o tym, że są ludzie, którzy zbierają wszystkie serie do kolekcji, jak mieć, to z fajnymi numerami, więc tu wyceniam na 30-40 zł. Banknot 20 zł. Seria również fajna, ciekawa. BK 80000. Moim zdaniem cena około 50 zł. Natomiast odwrotna sytuacja. Szkoda, że ósemka nie jest na końcu. Ale i tak kupiłbym taki, jeśli na sprzedaż, to proszę o info w komentarzu. Wszystkie osoby, które tutaj ich są banknoty, pisać, czy są na sprzedaż i za ile może ktoś się znajdzie na kupiec. Bo ja bym na przykład taki banknot 8000 kupił za około 50 zł. A więc słuchajcie, witam na 38 wycenie. Tym razem same banknoty, bo bardzo dużo mi wysyłacie banknotów. Obecne i PRL-u na końcu bardziej. Jeśli masz coś do wyceny, to zapraszam na Instagramie, tam wyceniam. Zapraszam również do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Będę o takich osobach oczywiście pamiętał przy najbliższych konkursach. 492, 50 zł, AP, piękny radar, słuchajcie, to są radary już takie dość ciekawe. 00272 00, czyli czytanie od początku i od końca daje tą samą cyfrę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest radar, moja cena to około 100 zł dla tego banknotu. Natomiast oczywiście piszcie w komentarzach, możecie wyrażać swoje zdanie, że ten banknot jest tylko wart 50 zł, bo nikt tego nie kupi, albo że jest warty na przykład 500, bo jest to wyjątkowa seria i fajny numer. 493, 100 zł, 2012 emisja, 2012 rok. Piękny radar również 272722, dwucyfrowy tak zwany, czyli jest tylko dwójka i siódemka, więc cena na pewno będzie większa niż nominał. Moim zdaniem 150 około oczywiście. Pamiętajcie o różnego rodzaju sytuacjach na licytacji. 494, Destruct. No spójrzcie, inna barwa banknotu. Jak to wygląda? Inny kolor tej 10-złotówki, 94 rok. Słuchajcie, ja nigdy nie robiłem żadnych testów, ale czy ten banknot jest, na przykład ktoś go włożył do oleju, no i wiadomo, on się nasączył i nie jest w stanie już odbarwić się. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii, to niech pisze, bo jest to bardzo tutaj ciekawie i wyłowione przez mojego widza. Dziękuję za zdjęcie oczywiście i za wszystkie, które tu nasyłacie. 495, 100 zł, tłusty druk, ale czy ktoś da więcej niż nominał? Ciekawe, to jest, słuchajcie, 100 zł, to już porównanie macie, tak jakby się dwa razy nabiło, albo nie wiem, jak ten druk jest nakładany, czy był to pierwszy banknot i po prostu więcej tego tuszu poszło. Napiszcie, co o tym sądzicie. I tutaj 496, ciąg cyfr. Zwróćcie uwagę na końcówki 717, 760. Dość często takie banknoty, taka seria jest wydana w bankomacie i słuchajcie, to nie podnosi wartości, jeżeli tam nie ma szczególnych numerów. Dość często mi wysyłacie takie zdjęcia. Na tej podstawie, jeżeli to by podnosiło wartość, no to każdy mógłby dojść łatwo do jakichś zysków. Pomyślcie sobie, jaka by się wytworzyła sytuacja, jakby to było więcej warte. To nie podnosi wartości. To są tylko oczywiście też 100 zł, fajnie, banknoty. Także lecimy dalej. 497 PRL. No i piękne 100 zł seria AD 1976. Cudowna seria. Sprzedała się w stanie idealnym w gradingu za 7400 zł. Słuchajcie, najdrożej chyba jaki widziałem grading PRL-u. O czym jest osobny film i już go tam macie w opisie oglądać. Natomiast w tym stanie to raczej dużo mniej. Słuchajcie, moim zdaniem katalog wycenia ten banknot na 500 zł w trzecim stanie. Ale tutaj trudno się kłócić, co jest trzecim stanem, a co pierwszym. Myślę, że ta cena pomiędzy 100 a 500 zł moim zdaniem gdzieś oscyluje. No ciężko powiedzieć, ciężko. Szukałem, kiedy się zakończyły jakieś aukcje, ale nie mogłem znaleźć. O komentarz co do tej pozycji też proszę, za ile byście kupili taki banknot. Bo on jest właśnie z tych najciekawszych z PRL. 498, 500 zł. Sobieski, również tutaj seria AI i również te ciągi cyfr, to jeden dzień po drugim ktoś wysyła i to różne osoby często. Czy to podnosi wartość? Tak jak powiedziałem wcześniej, nie podnosi tej wartości. Może w przyszłości się okaże, że seria AI jest najbardziej poszukiwana, tak jak to miało miejsce z tą serią AD z Waryńskim. Natomiast na chwilę obecną, no jest to też piękny zbiór, no bo jeżeli to by podnosiło wartość, no to tutaj mamy
ile tu jest z banknotów? 6 czy 1000 złotych. To i tak jest piękny zbiór. Dziękuję za te zdjęcia. 499. 10 tysięcy złotych seria AA, najdroższa. 1 grudzień 88. I już spojrzałem, cena na Allegro 151 zł na licytacji, ale banknot był podniszczony, a tu na zdjęciach są w bardzo ładnym stanie. Ciężko ocenić, czy jest to UNC, ale moim zdaniem, słuchajcie, około 500 zł za takie banknoty AA to nie jest cena jakaś nieosiągalna. Natomiast to by wszystko licytacja pokazała, na ile ludzie wyceniają taki banknocik. Oczywiście chciałbym posiadać w kolekcji. Zazdroszczę i dziękuję za wysłanie tej pięknej serii AA 1 grudnia 1988. No i pozycja 500. Spójrzcie, dotarliśmy do pozycji 500. Przepiękny banknot 2000 zł seria AY. 1 czerwca, Dzień Dziecka 1979 rok. Przeze mnie i nie tylko przeze mnie uważany za najpiękniejszy banknot PRL-u. Strasznie mi się podoba. Cena w tym stanie to około 100 zł. Spójrzcie na te szczegóły, no cudo. Ja, skoro, że nie ma zdjęcia z drugiej strony, tam jest oczywiście Bolesław Chrobry, no ale to na innych filmach też już widzieliście. Największość wie, jak ten banknot wygląda. No i słuchajcie, pozycja 501 na koniec. Banknot też często mi takie wysyłacie. Nic nie kosztuje, takie zniszczone, pomięte, to maksymalnie 1 zł w jakichś takich zestawach. Ale spójrzcie na zaburzenie, coś na kształt twarzy tu na lewej stronie, dlatego ten banknot postanowiłem jako przykład na koniec wrzucić. Tak jest, uśmiech, do kogo jest ten uśmiech podobny? Tak jakby Lech Wałęsa trochę. Na Wasze zdjęcia czekam na Instagramie, będziemy wyceniać. Piszecie zakapiot.pl Instagram, tam wysyłacie zdjęcia na priv. Ja odpowiadam do kilku dni, ponieważ mam dużą masę innych zajęć. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś dotarł tu do końca, to też mu dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. Hej!